Piotr Maksymiak, zawodnik Kevin Transfer, Unisław Team. Po wygranym meczu z Pawłem z serii 12-9. Osta strzelina na boisku. Bardzo dużo bramek, mecz ataku, obrony 0. U nas tam obrona w ogóle jest jakieś świetowa, tak myślałem, że tam idzie. Markamy to jest to, że przyjeżdżamy w pewnym składzie. Przeważnie już kogoś brakuje. No jest ciężko, tak jak jest. Prowadzimy i to potrafimy w 3 minuty stracić kilka bramek. No to są takie no, niedogodność, nie? Jakaś, nie? Ciężko, ciężko to są. Jak się gra w 5, to naprawdę nie ma stanu. W twoim dorobku w dzisiejszym dniu 4 bramki i asysta. Chyba dobre jest to. Ja jakoś raz tego dowodu nie jestem. Nie jestem. Nie chodzi o bramę, to nie jestem ostrzelany, ale mam nadzieję, że są tutaj. No po tym meczu Marcianoc wyszedł na prowadzenie, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców. Strzelców już tam nie chodzi, żeby drużynowi było. Na początku mieliśmy takie problemy, że nic. Przegrywaliśmy takie mecze, że też to samo. Kolejny mecz, który wygrywacie po wygranym meczu z Helwetią, no chyba jesteście na fali w tym mecie. No jesteście na fali, no przyjeżdża nas więcej, jest coś się zmieniać, no i po prostu jakoś to idzie. No a co do sędziowania chciałem tutaj uwagę zwrócić, bo jest tragiczne. Naprawdę masakra. Ale co konkretnie? Jakieś konkretne sytuacje? Sędzia coś chyba, no nie wiem. To jest hala, to nie jest na trawie. Nie gram na trawie, ale to może jakby tylko na trawie. Przecież to jest hala. Ale mówimy o ślizgi, czy mówimy o ogólnie? To jest sędziowane, auty. Przecież trzeba się chyba jakoś usunąć, a to nic wygrywają. Sędzia wygrywają jak piekarze. Sędziowanie jest tragiczne, naprawdę. No ale tak, w porządku. No fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Także dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów. Dzięki.